Gdzie tak gdzie pochowałaś te samochody? Czy no tam gdzie stały? One normalnie tam gdzie postawiliśmy ostatnio, wiesz? A co? No! Twojego nie ma, moje nie ma kół. Co? Twojego nie ma, moje nie ma kół. No ile? Byliśmy z 20... Co jest? Koła ci ktoś podkręcał z Lamborghini. A twojego nie ma w ogóle. Nie, ja musiałem gdzieś indziej zaparkować pewnie, czekaj. Nie no, to... No tu stał, no mi się wydaje, że tu stały. Czekaj. No tutaj to przecież by nie było, no nie wiem, jeszcze w hali i w garażu zobaczę, no ale... No gdzie, tam bym przecież nie wjeżdżał. No tu też nie ma, jeszcze w hali zobaczę, ale... Coś tu nie gra. Ty, nie, ktoś mi ukradł auto! Tam jest kamera widzowie na dachu, ale zobaczymy co ona w ogóle obejmuje. A tobie te koła, co jest w ogóle? Jak, przecież nas nie było, nie wiem, chwilę. Znaczy w sumie podkręcać koła, jak ktoś się zna, no to wiesz, to jest też moment. Te koła są sporo warte. A dlaczego wzięli, ukradli Mercedesa, a to zostawili? Albo do Mercedesa, do tyłu, jeżeli przyszli, to koła twoje by się zmieściły do Mercedesa, a do Lamborghini nie ma gdzie kół wsadzić, a może pojedynczy był Mercedes. Ja pierdzielę. Mercedes droższy chyba jednak troszkę. Bo to, no to starszy samochód. Ja pierdzielę, normalnie. Co za świnie koła podkręcały. Ty i co teraz robim? Nie wiem. A co, na policję będziemy dzwonić? Czy na własną rękę poszukamy? Ja no, GPS-a mam ogólnie w samochodzie, tylko... Na razie bym jeszcze nie dzwonił. Jak przez dzień się nie znajdzie, to można zadzwonić. No. Jak jakiś głupi chłop ukradł, co nie ogarnia aut, no to najprawdopodobniej po GPS-ie znajdziemy to. Gorzej z kołami, bo ty w samochodzie masz GPS, ale w kołach nie masz. No. No i co teraz będzie? No nie wiem, no na policję zgłosić, no to kurde... O, żeby oni tego szukali, no nie wiem, widzowie, co tu zrobić w ogóle. No kurde, pierwszy raz mam taką sytuację, że nie wiem, co zrobić, naprawdę. No bo co możemy? No jak zgłosimy na policję, te auta jeszcze nie są na nas zarejestrowane, bo jeszcze tego nie ogarnęliśmy do końca, bo to wiecie, wszystko szybko się działo. To oni nawet nie doszukać, to jeszcze jakby znaleźli, no to by poszło, że to tamten właściciel. A co jak ukradł tamten właściciel poprzedni, jak nam nie dał wszystkich kluczyków? Co nam sprzedawał to? Nie wiem. Znaczy no, ty miałeś chyba, a my od tej samej osoby w ogóle kupowaliśmy? No od tej samej osoby. Aha. Kurde, nawet nie mamy czym pojechać teraz do tego miejsca, co on tam ma. Bo przecież ty kół nie masz. Zamontujmy, poczekaj, zamontujemy jakieś zapasowe, na pewno mam jakieś. Ale gdzie? Nie ma zapasówek, przecież to wszystko posprzedawaliśmy tych z BMW jak i z Audicy poprzedniej. A tutaj tak łatwo nie zamontujesz kół, bo to jest kurde ciężka sprawa. Żeby jakieś odpowiednie znaleźć, przecież tutaj szesnastki albo jakieś inne gówniane nie wejdą.